Thank you.
Cześć! Dzisiaj pianka od ADBL-a. Tak jak widziałeś, opryski, troszeczkę z pianownicy. I cóż mogę powiedzieć? A, jest to prezent bodajże chyba od Kasi? Serdecznie Ciebie pozdrawiam, dziękuję bardzo. Szamponik chyba już był, kosmos. Pianka, rewelacja. I teraz słuchaj. Bardzo mi przypomina, bardzo mi przypomina pianę od ProElite'a, tę właśnie neutralną, ulubioną, której już nie produkują. Mam jej, zostało mi jej jeszcze litr, niestety, tylko i wyłącznie. Trzymam ją. I ta moim zdaniem godnie ją zastąpi. Dlaczego? Wybiera podobnie, rozpuszcza, kurczę, no, nie mogę się skupić, wybacz. Cały dzień przy zmianie zacisków, kurczę, i no i taki człowiek, taki troszeczkę zmieszany. Szybciutko się opłukałem, stwierdziłem, że mam 2 godziny luzu, nagram coś, a kilka filmów, wypowiedzi jest, także kurczę, pokażę ci, zobacz. Gdzieś? Czeka na odpowietrzenie. Z synem się ustawiłem, poszedł gdzieś w teren, jak wróci będziemy odpowietrzać tył. Także czeka na kołeczkach, ładnie odświeżone, bajka. Nie wiem, czy film już był, jeżeli nie, to będzie na pewno z wymiany zacisków. Dobra, wracając do pianki, słuchaj, bardzo mi przypomina. Właśnie tę od ProElite'a nawet pachnie takimi perfumami, takimi męskimi, tak aż przesadnie. Tak naprawdę, jak kurczę, zrobisz pre-wash, to później cały czas czuć tę pianę. Fajnie, fajna sprawa. Fantastycznie zbiera z oprysku. Oczywiście wszystko zależy od zabezpieczenia, no bo kurczę, wiadomo, jak nie będziesz miał zabezpieczenia na aucie, to nawet ci TFR nie pomoże, jak będzie grubo dobite. Tutaj rewelacja. Piana, obłęd, naprawdę. Długo siedzi, fajnie zmiękcza. Znaczy, osobiście jest jeden minus. Mega minus. Wypłukanie z pojemnika. No szkurde, ta gęstość, tak jak szampon. No to pochlastać się można. Tak naprawdę nie pamiętam produktu, który by się tak źle rozpuszczał. To jest chyba pierwszy, taki beznadziejnie, naprawdę. Ze wszystkich produktów chyba, które miałem, to ten jest najgorszy. To jest właśnie mega minus. W porównaniu do ProElite'a to tam jest tak wodnisty, że to po prostu poezja. Ale żeby lepiej opróżnić z pojemniczka, jak chcesz sobie zrobić dane rozcieńczenie, najlej najpierw do pojemnika wody, wylej. I jak woda zrobi otoczkę wokół pojemniczka, łatwiej wtedy wylać tego gluta, bo inaczej tego nazwać nie można. Ewidentnie wlewasz do pojemnika i trzeba czymś wymieszać, bo nie rozpuści się. No tragedia, dramat. Na ciepłej wodzie nie próbowałem, nie kombinowałem, bo zawsze używam zimnej do każdego produktu. Nawet do mycia auta. Zimna. Cóż jeszcze, kurczę? Myślę, że chyba nie będę czarował. Jestem miło zaskoczony i moim zdaniem naprawdę tutaj śmiało godnie zastąpi, kurczę, tę ProElite'a. Z mojej strony to wszystko. Ja zaproszę Ciebie do dalszej części filmu. Zobacz, jak wygląda uderzenie przy 1 do 10 z tym skurczybykiem. Coś niesamowitego. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!